Dzień dobry, dzień dobry kochani na kanale Karty na Miłość. Słuchajcie, dostałam od pani Moniki W propozycję czytania. Podjęcie decyzji, jeśli chodzi o uczucie, o miłość o drugą osobę. Ja już sobie kochani, karty dopowiadające przedstawiłam, bo mam strasznie mało czasu, a chciałabym. Dla Pani Moniki zrobić to czytanie. I oczywiście w podziękowaniu będzie, będzie karta. I macie do wyboru dwie grupy. Pani Moniko to karta dla pani. Zaraz ją przeczytamy. Grupa pierwsza z kartą żółtą będzie miała cytryn żółty. Grupa druga zielona. Ma kamień unakit. Nie musicie sobie tylko wybrać. I tu będzie za chwilę dołożony, kochani, tarot, i zobaczymy, jaką decyzję można podjąć, co zrobić po podjęciu pewnej decyzji, jakie są rady, jakie są ostrzeżenia. Pani Moniko, w podziękowaniu, wdzięczność, no proszę, pomyśl o ludziach i rzeczach, za które jesteś wdzięczny. No ja jestem Pani bardzo wdzięczna za zaproponowanie tego, oto czytania. Zostawiam Pani. Tutaj tą cudną kartę. Kochani, dzisiaj jedna talia, Tarota, dwie grupy. Napiszcie w komentarzu skarby. O, już nam tutaj króle lecą. Napiszcie w komentarzu, która grupa do Was przemawia. Czy to żółta z lewej strony, czy zielona. A może przyciąga Was z tej strony kolor, a z tej strony kamień. Może to jest też znak, żeby dwóch snu, y, grup znów odsłuchać, nie tylko jednej? Tak też może być. Karty, kochani, przy Was przetasowane. Wyciągnęłam sobie. Myślę, że możemy też dołożyć. Najwyżej będziemy dopytywać w razie czego damy ją na sam dół dobrze? damy ją na sam dół o tak skarby ja sobie tutaj zrobię porządek oczywiście czasóweczkę wam zrobię żebyście sobie mogli w razie czego przeskoczyć do grupy drugiej może ktoś nie lubi słuchać wstępu Macie do tego prawo, jak najbardziej, oczywiście, zgadzam się. Skarby moje cudowne, drugą grupę przesunę, dobrze, pozwolicie, że druga grupa pójdzie na chwilę, jak to się brzydko mówi, na odpoczynek. Cytrynki, zapraszam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, by zostawić lajka, by zostawić komentarz, obojętnie. Kochani, wybraliście kartę żółtą. Podjęcie decyzji w sferze uczuć. Hmm. I odpowiedź, już jest na tej karcie. Nie wiem, czy ją widzicie. Mężczyzna idzie na kolanach za kobietą, tak? Czyli potrzebuje. Może sobie myśli, nie dam rady. I wiecie, co tak mi przyszło teraz do głowy, że chodzi tutaj o uzależnienie jednej osoby od drugiej. Może to jest Wasza sytuacja, może to jest Twoja sytuacja, że uzależniliśmy się od kogoś i teraz nie wiemy, co zrobić. Może potrzebujemy pomocy od tej osoby. Może ta osoba więcej zarabia i na niej się skupiamy, bo mimo tego, że się nie umiemy dogadać, ale. Ktoś musi zaspokoić te potrzeby, tak? A może jestem zależna od osoby, bo nie pracuję? Chcesz odejść, bo cię źle traktuje, ale wiesz, że osoba zarabia. Ja wyczuwam w tej karcie też, kochani, manipulację. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że ta osoba jest świetnym manipulantem. I często przez to możecie właśnie się czuć niedowartościowani, smutni, przygnębieni, niekochani. Myślę, że to Wasza osoba używa tutaj emocji jako broni. Może jest też tak, że osoba uważa, że musi coś dać, ale musi coś dostać w zamian. I to jest. Nie za dobrze. Może to wy albo wasza osoba mierzy miłość do drugiego człowieka według tego, na ile spełnia ta osoba potrzeby, Twoje potrzeby. A prawda jest taka, że możemy być kochani przez kogoś, kto niekoniecznie przecież może czy musi spełniać nasze potrzeby. Może trzeba wziąć odpowiedzialność za własne życie. Ja mam takie właśnie jakieś przeczucie, że um, że ten łańcuch musi, musi być nie, że przecięty, ale odłączony. Tak. Uświadomić sobie, że gdy Znajdujemy się w jakiejś zależności, to skazujemy siebie i swoje serce od razu na, na to, że będzie ono złamane, za to, że to życie nie będzie wyglądało tak, a nie inaczej. Może teraz doświadczacie bolesnych uczuć, że ktoś wam nie okazuje tego uczucia, prawda? Może chcecie zmienić tą sytuację, ale się boicie. Boicie się, że jak się odetniecie od tej osoby, jeżeli od niej odejdziecie, to wam nic nie zostanie, że sobie nie poradzicie. A może stań przed lustrem i zapytaj się tą osobę, co tam widzisz, kto to jest? Czy ta osoba się tak bardzo boi? Czy ta osoba nie chce być sama? A może lepiej jej będzie? Przecież słuchajcie, miłość przede wszystkim daje wolność. A na tej karcie psa czy mamy na łańcuchu czasami, tak? Na smyczy. No właśnie. Trudne do, do opowiedzenia historie. Bardzo trudne. Nie wiem, co tu, co tu może jeszcze być, kochani. Za chwilę, za chwilę też. W każdym razie to jest karta żółta. O niej wam chciałam, kochani, opowiedzieć. Trójka mieczy. Mamy złamane serce jednak. 10 kielichów. Rozwód, rozpad rodziny, azbuław. Gwiazda, 10 denarów, rycerz kielichów. Słuchajcie, tu może być przekaz. Albo wy, albo Wasza osoba. To już sobie dostosujcie. Tu jest y, y, informacja o. O tym, że są osoby trzecie, o tym, że może zdrada, może romans. Tu jest błaganie. To jest piękna talia, która przedstawia: Błagam cię o miłość, o zainteresowanie. Czy ty się urodziłaś po to, żeby kogoś błagać? Zobaczcie, jak karty rezonują. On błaga tutaj i ona błaga o miłość. To jest, kochani, jedyna talia. Gdzie jest przedstawiony i zostawiłam sobie tą wodę. Kochani, idę po wodę, bo specjalnie sobie. Ojku. Specjalnie sobie naszykowałam i zapomniałam sobie jej wziąć. Ale na szczęście mam mały, malutki pokój, także nie mam daleko. Kochani, wy dobrze wiecie, że coś jest nie dla was, tkwicie w tym, dla dzieci. 10 buław, jest trudno, trudno się dogadać, trzeba ustępować. Może ta osoba, kochani, ma dużo znajomych, dużo koleżanek, może ta osoba na pierwszym miejscu stawia rodzinę, mamę, tatę, zdarzają się takie przypadki, może ta osoba potrzebuje skarby więcej, Przepraszam, że to powiem, ale seksu, że potrzebuje, bo ma więcej tej adrenaliny. I dla, nie, dla niej, dla tej osoby szczęście i miłość jest zupełnie inaczej rozumiana niż dla was. Myślę, że ta osoba może być materialistą, może się skupiać, kochani, tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć dużo, posiadać dużo. Może wy nie macie, może jesteście za biedne, a może po prostu ta osoba się tak obnosi, tak nie czuje. Nie wyczuwam, kochani, tym bardziej, że patrzcie, kolejna karta. Nie dla ciebie. Nie dla ciebie. Mądre wybory. Kolejna karta wylosowana. Mądrze wybierz. Nie tak, żebyś stale płakała, nie spała w nocy. O, dziewczyna z wężem, czyli raz mówi prawdę, raz nie, w zależności jak pasuje. Ja myślę, że to jest taki krętacz, ten wasz człowieczek. Ja myślę, że to może być osoba, która lubi towarzystwo, która lubi jak się coś dzieje. Natomiast wy jakoś nie bardzo tam pasujecie. Co ta osoba by mogła powiedzieć? Jeżeli byście podjęli decyzję o tym, żeby więcej nie cierpieć, żeby więcej, bo może chcecie rozmawiać, może wy chcecie dalej się tak czuć, to mm, słuchajcie, ta osoba wie, że wszystko skrzaniła, ale wam się nie przyzna. Dużo rzeczy przypomina o was. I w kółko odtwarza, jak ma czas wasze rozmowy. Wy oczywiście myślicie, że to jest wasza bratnia dusza, nie? A tu macie schody z nimi. I chyba, kochani, to jest um, odpowiedź, dla co niektórych, podjąć, jaką podjąć decyzję w sferze uczuć. Schody prowadzą w dół, ale i schody prowadzą w górę. Czy ty masz świadomość, czy ty z tą osobą idziesz w górę, czy ty z tą osobą idziesz w dół? Jeśli przed spotkaniem mm, musisz, bo osoba ci każe się ładnie ubrać, bo tam będą koledzy, koleżanki, no cóż. Stawia cię w niezręcznej sytuacji? Czasami schody bywały do piwnicy, do ciemnej do ciemnych katakumb. Jeżeli nie wchodzisz w górę tymi schodami z tą osobą, nie rozwijasz się, to powiedz mi tak szczerze, gdzie ty siebie widzisz? Za pięć, dziesięć lat? Czy wy to widzicie? A może wam się śnią schody? Bardzo strome, trudne, które wymagają wysiłku. Czasami, kochani, yy, jest takie powiedzenie, i czasami mówimy w tej sytuacji, w której się znajdujemy, że skończyła się zabawa, zaczęły się schody. Czyli te pierwsze spotkania, pierwsze zauroczenie miłości prysły i zaczęła się szara rzeczywistość zaczęły się schody, poznawanie rodziny, poznawanie przyjaciół. Myśleliście, że złapaliście pana Boga za nogi, że jest coś pięknego, a tutaj musicie prosić o czas, prosić o spotkanie, prosić o randkę. Ja nie lubię rycerzyków, wy wiecie. Nie na tej talii. To nie jest ten człowiek, to nie jest ta kobieta, to nie jest ten mężczyzna. Owszem, tak jak powiedziałam, że będę dokładać, czasami spotykamy się na tej ziemi po to, żeby y, nauczyć się czegoś od tej osoby. Współuzależnienie. Kochani, to jest ta sama karta. Albo uzależniliście się od tej waszej osoby, albo ona od was. I nie chcę puścić. Ale tu są łzy, kochani. Tu jest pierwsza karta łez. Ból. Może wiesz, że ktoś cię zdradził z koleżanką, z przyjaciółką. Oszukał, okłamał. A ty nadal musisz prosić, spotkaj się ze mną, przyjedź. Jeżeli to jest twoja osoba, która skarby jest, i teraz nie gniewajcie się, ale jeżeli ta osoba jest na przykład po rozwodzie i ciągle wspomina byłą i ciągle za nią tęskni, to musicie dokonać mądrego wyboru, bo tam się nie skończyła miłość. Oni Wam będą mówić, że, że uratowaliście, ale tak naprawdę oni mogą. Ja miałam klientkę, która mi mówi, Panie Sylwio, ale on jeździ do swojej byłej na święta, każde święta. Ja siedzę sama. Czy Ty potrzebujesz takiej osoby? Myślę, że troszeczkę ci rozjaśniłam, jedyneczką, i może tutaj dla co niektórych um, zastanowicie się. Czy, czy to czytanie do Was, czy, czy to może druga grupa. Ale starałam się, kochani, wam przedstawić yy, to, co czuję i to, co widzę intuicyjnie, tutaj właśnie w tych kartach nie było to łatwe czytanie. Ale liczę, że zostawicie łapeczkę, napiszecie komentarz, jak odczuwacie Pani Moniko. Piękna karta. Jestem wdzięczna za to czytanie. Grupo pierwsze. Odkładam Was na bok. Kamyk odłożymy. I zapraszam grupę drugą. Unakit i grupa zielona. Kochani, ja sobie tylko karciochy przetasuję. Dobrze? Bo wiecie, że... Mam jedną talię i zapytamy podjęcie decyzji. Jakie będzie podjęcie decyzji, Jak, jaka by mogła być podjęta decyzja w sferze uczuć, tak? Spróbuję kochani wyciągnąć dużo wątków, podać y, sytuację. Może do kogoś to czytanie dzisiaj ładnie trafi. Oczywiście uśmiecham się o lajka, tak? Zostawcie. Zostawcie komentarz, jeżeli możecie, udostępnijcie na Wasze tablice, horoskop. Myślę, że już, kochani. O, przetasowane. Jak to jest z tym podjęciem, kochani, decyzji? Skarby. Wyciągnęliście kartę, poprosiliście o zieloną i u Was skarby moje karty uzdrawiania, o czym mówią karty uzdrawiania o zaufaniu. I teraz posłuchajcie. Zaufanie to dla mnie przede wszystkim wiara zawierzenie sobie sile swojego umysłu, zaufanie tej drugiej osoby osobie, tak. Jeżeli ufamy, to możemy kochani ufać bezgranicznie. Nie bać się, że, że ta osoba nas skrzywdzi, oszuka. Po prostu czujemy całym sobą, że możemy y, zaufać, że wszystko ułoży się dobrze, że wszystko będzie cudownie. albo ta wasza osoba was o tym informuje. Na przykład Wy nie ufacie, bo zostaliście skrzywdzeni przez exa, eksową, i wasza osoba wam mówi, że was nie zawiedzie, a wy instynktownie poczujecie to, coś, że zaufacie i powiecie po prostu zaufam, po prostu spróbuję. Owszem, zawsze będzie trochę lęku. Ja nie, nie jestem kochani tą osobą, która mówi, że w życiu będzie wszystko pięknie, ładnie. Ale chodzi o tą sytuację na teraz, kiedy, yy, kiedy potrzebujemy znać odpowiedź, czy podjąć decyzję na tak, czy na nie. Wiadomo, że ufność przy, mm, przywraca, kochani, równowagę, pewność siebie, zaufanie właśnie jest tym sukcesem, prawda? Może zacznijcie świadomie używać mocy swojego umysłu. Do uzdrawiania, do ewoluowania, do przekształcania sytuacji, która jest teraz wobec, wokół Was. Może nauczcie się ufać, może jesteście zablokowani, może macie problem z poprzednich mm, związków. Czemu nie zaufać Bogu, sobie, partnerowi, partnerce? Czemu nie spróbować? No właśnie. Ja myślę, że kolejne karty nam to rozjaśnią, ale najpierw mam ochotę położyć Tarota. Tak, jest lęk i obawa. Czwórka kielichów. I jedzie ten rycerz buław tutaj. I mamy słoneczko. Dwójkę denarów. Dziewiątkę mieczy, czyli trochę tych lęków nieprzespanych, nocy, giermek mieczy, który chcę. Ja sobie do tego giermka dołożę. Mamy rycerza denarów, tak. Ja czułam, kochani, że tu muszę mieć dwie. A czemu się boicie? Aha, boicie się, że się historia powtórzy. Że znowu będzie tak samo. Ale ósemka denarów pod spodem. Ojej. Kochani, ta i ta karta ze sobą świetnie rezonuje. Patrzcie, jak jego należy. Schowana. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, powiedzieć tak, powiedzieć nie, podjąć decyzję, nie podjąć decyzji. A może się zatrzymam. A on tutaj jedzie, biegnie do ciebie i, I on chce. Chce całym sobą. Nieważne, co będzie za godzinę, nieważne, co będzie jutro, on chce Ciebie tu dziś, taką, jak stoisz. No i zobacz, ile tu jest radości w tej karcie, jak ona jest piękna, jak ona jest optymistyczna, ile tu jest spokoju, jaki tu jest ład, jak tu jest pięknie, jak tu jest kolorowo. I takie coś możesz dostać. I możesz dostać wsparcie. Patrz. Czyż nie rezonują pięknie karty? Ta osoba jest po to, żeby cię wesprzeć, żeby ci pomóc, że już nie będziesz się sama martwić o dzieci, o pieniądze. Po to się ta osoba pojawia, żeby dać ci te wsparcie. A jak się będziesz czuła? Jak się czujesz przy tej osobie? Jak motyl, lekko, pięknie, a może właśnie ktoś ci powiedział, wypiękniałaś. Zawsze jest kochani tak, że jak poznajemy na przykład nową osobę, czy jesteśmy zakochane, zakochani, to wyglądamy inaczej. I tutaj właśnie jest to pokazane, że wyglądacie pięknie. Skarby, miłość. Miłość, tak. To jest osoba, która jedzie, która chce, która jest pewna tego, że ona już was wyśledziła, ona jest tego pewna, ona się dokształciła, żeby być na tym poziomie co wy, ona Wam ufa bezgranicznie. Może na początku było tak, że nie ufała sobie, ale kochani, dołożyliśmy kartę, która świadczy, że ta osoba zrobi wszystko, wszystko i poczeka na Was tyle, ile trzeba, co by osoba mogła powiedzieć. Chce znów się tak czuć. Widocznie na początku się przy Was czuła świetnie, pięknie. Zakopuje się w pracy, żeby nie myśleć o tobie, czyli osoba non-stop o Was myśli. Nie wiesz, jak ciężko było pozwolić się odejść. Być może to Ty masz taką sytuację, że już kiedyś byliście w związku i ta osoba do Was powraca, tak? Powraca i prosi. Oto, żebyście dali jeszcze jedną szansę. Wiele z was może się bać. Wiele z was może ma złe doświadczenie. Ale suma sumarum, mam wrażenie, że wy wykorzystacie tą szansę. Prawdziwa miłość. No ja nie wytrzymam. Przy was losowane. Patrzcie. Tu miłość i tu miłość. To jest, to może być romans waszego życia. Także wiecie, jaką macie już decyzję podjąć. To będzie Wasze wsparcie, ta Wasza osoba. Karta źródło. Co może oznaczać, kochani, źródło? Co Wam się, co wam się kojarzy z tą kartą? Mnie przede wszystkim źródło, które nie wysycha, taką czystą, niewinną miłość. Początek. Przede wszystkim świeżość, coś rzadkiego, coś ukrytego przed, przed ludzkim yy, okiem, coś życiodajne, no woda daje życie, tak? Pamiętacie w bajkach zawsze rycerze, tak? Nabierali, jechali gdzieś za góry, za lasy, żeby wziąć ze źródła wodę i żeby uzdrowić ukochaną, czy, czy matkę, czy ojca? No? Ja myślę, że to źródło to jest właśnie symbol waszego szczęścia, że to jest początek czegoś większego. To jest najbardziej pozytywny, moim zdaniem, symbol, jaki mógłby być dzisiaj. Może trzeba szukać u źródeł, może w dzieciństwie kogoś znaliście. Ale ja sądzę, że to jest początek. Ja sądzę, że tu może być początek znajomości, dążenie do prawdy, dążenie do, do tego, żeby się nie spieszyć, żeby najpierw się poznać. A jeżeli będzie wszystko po kolei poukładane tak, jak wy chcecie, to ja tutaj nie widzę zdrad. Ja tutaj nie widzę romansów. Nie widzę tego. Może to jest znak, że szukaliście, szukaliście daleko, a znajdujecie blisko? Coś pięknego, kochani. Piękne czytanie. Grupa druga. Podziękujemy pani Monice za cudowny temat. Pięknie karty nam tutaj dzisiaj pokazały. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Naprawdę fajne czytanie, takie inne. Dziękuję jeszcze raz, że byliście. Uśmiecham się o łapkę w górę. Uśmiecham się kochani, o komentarz. No i zapraszam was serdecznie znowu. Dziękuję też każdej osobie, która wspiera kanał. Dziękuję, skarby. To jest niesamowite. No i zapraszam Was znowu na kolejne filmy. Pa! pa.